Dobry wieczór, witam wszystkich na konferencji po meczu Arki Zagłębiem Sosnowiec. Wielkie emocje do samego końca, wynik meczu 2-2. Liczba widzów 8602 osoby, jak już mówiliśmy i wyświetlane było na Telebimie. Jest to rekord frekwencji w pierwszej lidze tutaj na tym stadionie po oczywiście wybudowaniu tego stadionu. Witam trenera gości, pana Artura Derbina i trenera Arki Grzegorza Nicińskiego. I na początku poproszę o kilka słów podsumowania tego meczu przez trenera gości. Bardzo proszę. Grały bardzo agresywnie, które ten mecz wybiegały do ostatniej minuty. Mogę tak powiedzieć też, że w tym meczu mieliśmy furę szczęścia, ale gdzieś w ostatnich minutach również tego szczęścia nam zabrakło. Dlatego też ten punkt naprawdę doceniamy, szanujemy go, bo graliśmy dzisiaj z bardzo wymagającym przeciwnikiem na bardzo trudnym terenie. Dziękuję. Dobry, żywy mecz w naszym wykonaniu i drużyny Zagłębia. Stworzyliśmy się sporo sytuacji, wykorzystaliśmy dwie. W samej końcówce zdobyliśmy punkt. Ten punkt może być bardzo, bardzo ważny. Martwią tylko stracone bramki, bo były to sytuacje bardzo banalne, w których straciliśmy pierwszą i drugą bramkę. Po takich stratach niestety zespół Zagłębia je wykorzystał. Nie możemy tak grać i tak tracić bramek, bo sami wiemy, ile nas kosztuje zdrowia potem odrabianie. Dwa razy odrabialiśmy. Co by było, gdybyśmy my strzelili bramkę przy stanie 1-0, 1-1. Trudno, taka jest piłka. Ten punkt na pewno szanujemy. Oczywiście oczekiwania były większe na pewno strony Zagłębia, gdyż prowadziło i w ostatnich sekundach żeśmy wydali ten punkt, ale mówię, na pewno oczekiwania były większe. Ten punkt trzeba szanować. Chłopacy zostawili dużo zdrowia, na pewno wspaniała atmosfera na stadionie. Kibice do samego końca wierzyli, nas wspierali, zawodnicy to czuli. Mówię, dobry, żywy mecz i oby takich meczów było więcej.